Witamy Was bardzo serdecznie. Pomysł na prezentację jest, no bo nawet nie Zbyszko, to jest taki nasz ból, taki ból każdego programisty, o którym chcieliśmy się z Wami podzielić. Ten ból związany jest z, no jest jakby z czym, z dokumentacją. I ten ból narastał w nas. Ten ból narastał u nas przez wiele lat, on narastał we mnie przez kilka nawet poprzednich prezentacji, bo zdarzyło mi się mówić o programowaniu, o API z punktu widzenia jej użyteczności. I jak pierwszy raz ze Zbyszko rozmawialiśmy na temat dokumentacji, to co nam przyświecało, to było właśnie jej użyteczność. Jak jako czytelnicy tego, jak się z tym czujemy i na ile to jest nam potrzebne. Lewo, prawo? Jak to się z tym prawo? Prawo. Który z tyłu. Pięknie, tak. Ja kilka lat temu popełniłem taką prezentację właśnie od strony użyteczności tego, jak wygląda nasz kod i tam miałem taki fragment z taką znaną metodą z klasy springowej, która jest niezwykle użyteczna i ma niezwykle intuicyjne API. Ono, jego sygnatura wygląda mniej więcej w ten sposób. Proste, łatwe, przyjemne. Łatwe do nauczenia się. Ja do dzisiaj nie wiem, co oznacza który int i dlaczego tam jest boolean. I ktoś mi wtedy powiedział, ale ty się nabijasz z takiego API, który ma 20 lat, to było w Javie 1.1, czy to ma ponad 20 lat, to jest łatwe, no nie? Weź coś bardziej ambitnego. Nie ma problemu. W Javie 8 pojawił się taki interfejs, który się nazywa stream. Mam nadzieję, że wszyscy go znają i używają. I nie spierając się za bardzo, czy to jest monada, czy to nie jest monada, no to jest pewien tam pewien szablon metody, która ma swoją metodę map i ma metodę flatmap. Jest to naturalne, jak tego używać. Prawda? I mieliśmy drugi interfejs, który się nazywał optional i miał podobne założenia i w zasadzie miał podobne metody. Część z Was już wie, gdzie idę, bo ciągle mówimy o API i użyteczności tego API, więc pojawiła się też taka metoda completion stage, czyli completable future, która w zasadzie miała takie same operacje, że miałem jeden completable future przełożyć na drugi, ale tam nie było już mapa i flatmapa, tam było then apply i then combine, o ile dobrze pamiętam, bo to jest to API, którego się nigdy nie potrafiłem nauczyć. I zawsze, jeżeli mam completable future, to wracam do bloga Tomka Nurkiewicza i staram się zrozumieć, o co chodzi w tych metodach i z reguły mi się to nie udaje. I jak zastanawialiśmy się nad tym, to jak to się ma do, gdzie tu leży problem? To problem leżał tu w tym, że w zasadzie to API nie było użyteczne. I jak spojrzymy sobie na to, jak definiujemy użyteczność czegokolwiek, to taka grupa Nielsen-Norman Group 10 lat temu, tu nic nie widać, o to chodziło, dobry rzutnik. Możemy sobie spojrzeć na użyteczność czegokolwiek, strony internetowej, krzesła, czegokolwiek, z punktu widzenia kilku płaszczyzn, z punktu widzenia kilku elementów. Learnability, efficiency, memorability, errors i satisfaction, czyli jak łatwo się możemy czegoś nauczyć, jak efektywnie możemy z tego korzystać po nauczeniu się tego, jak dobrze zapamiętujemy to, czego się nauczyliśmy, a jak często popełniamy błędy i jakie jest nasze ogólne odczucie z używania. Ja na przykład teraz tą prezentację używam Maca do tej prezentacji i moje satisfaction na przykład leci w dół. No nie? Zbyszko powiedział, że zjadę swoją wodę. No właśnie, ale my tutaj będziemy mówić o user experience of documentation. Czyli spojrzymy z punktu widzenia tych samych rzeczy na dokumentację. Więc spojrzymy sobie na to z punktu widzenia nauczalności, learnability dokumentacji. Czyli jak łatwo nasz użytkownik może wykonać pewne czynności związane z kodem, czy z aplikacją, z produktem, który dostaniemy. Potem jak przeczyta sobie tą dokumentację. Jak będzie efektywny w wykonywaniu tych rzeczy, jak łatwo będzie w stanie wrócić do tej dokumentacji po jakimś czasie, jak to będzie ją w stanie znaleźć. Wiecie, to jest ten problem, który mamy często w filmach. Jak gdzieś, zresztą Wojtek o tym mówił, jak gdzieś ten diagram widziałem, no nie? Jak gdzieś to widziałem, nikt nie wie gdzie. Jak często będziemy robić błędy po przejściu przez to. Albo gorzej, jak będą to trudne do naprawienia błędy. No bo to, że będziemy błądzić, to jest oczywiste. No i na końcu,
jakie samopoczucie będziemy mieli po przejściu przez tą dokumentację. Czy to będzie ból, czy to będzie nawet przyjemne. No więc, żeby każda prezentacja musi mieć swój mem, nazwiemy to w skrócie LEMES. I tak spojrzymy sobie na dokumentację i to będziemy musieli dzisiaj z Wami zrobić. I każdy z Was na pewno ma jakieś doświadczenia z dokumentacją. Zbyszko ma. Tak mam. W ostatnim projekcie, który miałeś, ale zobfuskujmy moich potencjalnych pracodawców. Prawda jest taka, że niezależnie gdzie pójdziemy do pracy, pewnie napotkamy się jakimś dokumentacją. Z takich, które ciekawe, które ja znalazłem i zaraz będę przyłączał. To jest na przykład, przychodzę sobie do firmy i próbuję się dowiedzieć czegoś o produkcie, wiecie. Jestem osobą, która lubi znać tak zwany big picture, chciałby rozumieć, co właściwie robi, jakie są silne strony produktu i tak dalej. Udało mi się to znaleźć w końcu. Znalezienie tego miejsca zajęło mi tydzień, bodajże, jeśli mi pamięć nie myli. I jedyne miejsce, gdzie można było znaleźć opis naprawdę zacnego produktu, to była prezentacja dla sales managerów. I tam była na przykład informacja, o co produkt faktycznie robi, w jaki sposób i jaka jest roadmapa produktu. I to było jedyne miejsce. A to absolutnie dobry powód, bo człowiek, który zarządzał tym, uważał, zresztą zgodnie z duchem naszej prezentacji, że chciałby to modyfikować tylko w jednym miejscu. Nie chciałby robić to w miliardach miejsc, więc stwierdził, że akurat to miejsce mu się najbardziej do tego przydaje. Więc tam to zrobił. Aktualizację przeprowadził w tym miejscu. To brak klikera będzie... Trzeba będzie się poruszać. Trzeba będzie tak, spalać trochę kalorii. Dwa pozostałe case'y są już trochę bardziej charakterystyczne i myślę, że każdy z Was się z nimi spotkał. Pierwszy z nich to jest oczywiście dokumentacja, która prezentuje ostatni dokument, jaki znajdziemy w danym temacie, prezentuje stan sprzed 3 lat, który jest już niestety trochę nieaktualny, no bo rozwiązania techniczne nie istnieją generalnie już na rynku, które są opisane. Wiecie, jak to jest. No, każdy, jak to zabiera się za pisanie dokumentacji na jakimś wiki i tak dalej, ma bardzo dużo ambicji, bardzo dużo entuzjazmu na samym starcie. Ten entuzjazm po jakimś czasie opada. No i w którymś momencie widzicie ostatnie tchnienie czyjegoś entuzjazmu, jak napisał ostatnią stronę w swoim życiu na wiki, już nigdy więcej tego w życiu nie zrobił. No ale wtedy zaczyna się kolejna rzecz. Dobra, ja będę stał tutaj. Mianowicie moja ulubiona zabawa w każdej pracy, jakiej jestem, ona jest stała, ona zawsze istnieje, czyli kto ma wiedzę? To się zawsze zaczyna od, ja staram się, jest dobrze, jest bardzo dobrze, jeśli dokument, który znaleźliście z 2015 roku, ma autora, który jeszcze pracuje w tej firmie, to jest super. Jak to jest firma, w której fajnie się siedzi, to może nawet tak jest, więc idziecie najpierw do niego. Ten człowiek powie, nie, faktycznie w 2015 ja się tym zajmowałem, racja, teraz już tym zajmuję, ostatnio się tym zajmował tam Marek jakiś tam, to idziecie do Marka. Marek wam mówi, nie, ja już tam od dawna, ja już w ogóle programistą nie jestem. Ale wiem, że przejmował to po mnie ta osoba. No to i oczywiście traci się na osobę, która już nie pracuje w firmie, rzecz jasna. Więc szukacie jej zespołu, znajdujecie zespół, znajdziecie lidera tego zespołu. No i w końcu, po dłuższym czasie, znajdujecie faktycznie osobę, która coś wie. To jest oczywiście dość ekstremalna ścieżka, ale mniej więcej podobna mi się wydarzyła co najmniej 2 razy w życiu, a zwykle to jest co najmniej 3-4 etapy, zanim trafimy na osobę, która wie to, co chcesz, to, co potrzebujesz do swojej pracy. A jak tam, Kuba, u ciebie? No, u mnie oczywiście podobnie. Ja posłużę się za to przykładem, obrazkiem, jak to właśnie wygląda u mnie. I to jest coś, z czym myślę, że większość z Was się spotkała. Trafiacie na ten świetny fragment dokumentacji i myślicie sobie, super, to jest dokładnie to, co potrzebuję, ale jednak nie, bo właśnie. Ona, czy to nie zawiera jakichś tam fragmentów, czy jest wynikiem jakiegoś eksperymentu, który nigdy nie poszedł na produkcję. Nie wiem jak Was, nie wiem jak Ciebie, Zbyszko, ale mnie zasadniczo dokumentacja z reguły zawodzi. Nie chcę powiedzieć, że kłamie, ale no nie. No właśnie tak naprawdę tak jakby się zastanowić i porozmawiać z ludźmi, a rozmawialiśmy, myślę, że dość dużo na ten temat, to w sumie tak większość historii, które słyszeliśmy o dokumentacji, to były właśnie takie historie. To nie było, słuchajcie, super dokumentacja uratowała moje życie. Naprawdę kocham dokumentację. Nikt tak nigdy nie powiedział. Nie powiedział nikt nigdzie. Tylko zwykle, słuchaj, no trafiłem na to bez sensu. Tam jest cały blok, zanim znalazłem to na Confluence, minęły 2 godziny, znalazłem informacje, które wprowadziły mnie w manowce, to są zawsze takie historie. Więc po jakimś czasie siedzenia w zawodzie, oglądania tych rzeczy, człowiek zaczyna się zastanawiać, czy my faktycznie w ogóle tej dokumentacji do czegoś potrzebujemy. Czy to nie jest tak, że koszt stworzenia czegoś takiego i błądzenia po tym nie przewyższa faktycznej wartości, którą możemy dostać z czytania tej dokumentacji.
mamy wrażenie, i to też o tym troszeczkę opowiemy, że po pierwsze próbujemy dokumentacją często rozwiązać problemy wtedy, kiedy dokumentacja nie jest właściwym rozwiązaniem oraz to też się regularnie zdarza, że tworzymy tą dokumentację tam, gdzie nikt jej nie będzie szukał i nikomu nie będzie ona po drodze. Więc mając takie trudne doświadczenia z jakimkolwiek dokumentowaniem, ja chciałem to przełączyć, dzięki. Tam są strzałki, jakby widać. Nie. Wiesz co, one tam są, patrz, uwaga. A, myślałem, że zgubiłeś się. Ta-da! No widzisz? Ale wszystko musi zjebać, wszystko musi zjebać. Zaczęliśmy się zastanawiać, co my dokumentujemy i czy to jest to, na czym powinniśmy się skupiać. I z całej mnogości dyskusji, które mieliśmy w różnych okolicznościach. Czasem trzeźwych. Stwierdziliśmy, że wiedza, której poszukujemy w projekcie czy w pracy, dotyka jednego z trzech obszarów. Staramy się zrozumieć, na czym polega biznes, w którym wylądowaliśmy, co on robi, jakie ma ograniczenia, jakie ma restrykcje. Czasami jak traficie do banku, to jest ważniejsze, jak traficie do jakiegoś startupu, który robi po prostu e-commerce, to jest mniej istotne, bo ten biznes jest mniej skomplikowany. Potem zaczynamy się zastanawiać, jak to, z czym pracujemy, jest złożone, jaka jest taka wysokopoziomowa architektura, że to ma tutaj bazę danych, to ma tu jakąś kolejkę i te kolejki jakoś wyglądają i są z jakiegoś tam powodu. No i na końcu zagłębiamy się w te szczegóły implementacyjne poszczególnych rzeczy. I tak jak Zbyszko słusznie zauważył, tam są strzałki i to są zupełnie odrębne i rozchodzące się w innych obszarach płaszczyzny. I problem, który nam się wydaje, jest niezaadresowany, jest to, że my używamy złych technik do dokumentowania rzeczy, niepotrzebnych rzeczy w złych miejscach. Z reguły wygląda to tak, że macie z czymś problem w projekcie i stwierdzicie, kurczę, to jest strasznie trudne, dużo czasu zajęło mi rozwiązanie tego i jak ktoś będzie szedł po mnie i tutaj znowu trafi, bo tak z reguły jest, to ja to udokumentuję, żeby mu było łatwiej, prawda? Każdy, mamy takie dobre serduszko w środku i każdy z nas chce tak zrobić. No i my zaczynamy dokumentować to tam, gdzie akurat nie jesteśmy, albo tymi narzędziami, które mamy do dyspozycji. Więc albo zaczynamy robić jakieś komentarze w kodzie, albo robimy to na wiki, albo na jakimś Confluence. Problem z wiki i Confluence jest tak, że nikt poza nami tam nie zagląda. No, a my też tam nie zaglądamy z reguły, a problem w kodzie jest taki, że jest on bardzo lokalnie dla tego konkretnego miejsca i trzeba przejść tą samą ścieżkę, żeby dojść do tego komentarza. I jak ktoś dojdzie do tego komentarza, tak patrzy na to i mówi tak, thank you, Captain Obvious. No więc zastanówmy się, co staramy się uchwycić, dokumentując poszczególne te obszary i jak to efektywnie zrobić. Tak, to jest dość regularne. Dygresja, tu kapo mnie wytrącił. Miałem kiedyś coś takiego, że były takie strasznie dwa brzydkie, jeden wielki if i dwa algorytmy obok siebie i było właśnie napisane, że jak ktoś tu próbuje zoptymalizować, to nie róbcie tego, bo jeden if jest dla dużych danych, drugi jest dla małych i to tak jest i właśnie podkręć licznik, jeżeli próbowałeś i poległeś. Ja byłem 60 któryś. No właśnie, więc zacznijmy od biznesu, zacznijmy od domeny i próby uchwycenia tego, czym się zajmuje nasz produkt, a i w jaki sposób to udokumentować. I to, co staramy się i to, co będzie starało nam się przyświecać, to my będziemy starali się rozróżnić to, co chcemy udokumentować, od tego, jak chcemy udokumentować i dobierać odpowiednie techniki i praktyki do odpowiednich miejsc. Zacznijmy od domeny. Będziesz się chwilę nudził, teraz moja. Wiem, patrz, jak daleko jesteś. Ja to już króciutko. Kto z was, wszyscy słyszeli o event stormingu, prawda? Wszyscy. Kto robił event storming? No nie wiem, więc wyjaśnię. Nie wszyscy. Event storming to jest taka technika, którą teraz reklamują jako burzenie silosów pomiędzy organizacjami. Wiecie, bierzecie biznes, produkt, inżynierów i oni wszyscy razem kolaborują, żeby zrozumieć, o co chodzi w jakimś produkcie. I wbrew pozorom, co zaraz zobaczycie, szybko przechodząc przez taki, powiedzmy, że timelapse, jest dość efektywne w tym, żeby uchwycić, co nasz produkt ma robić, w jakiej domenie się zajmuje. Bierzemy ludzi do jednego pokoju, rozkładamy na dużej białej ścianie, znaczy rozwieszamy na ścianie duży biały plakat i na tym plakacie zaczynamy przyklejać karteczki. Przyklejamy je totalnie losowo, każdy ma takie samo prawo przykleić karteczkę i tak działa event storming. Ta żółta karteczka to jest zdarzenie domenowe.
Dla inżynierów to jest jednoznaczne, co to jest zdarzenie domenowe, dla biznesu to jest mniej jednoznaczne, więc dajecie im przykład i mówicie, zdarzenie domenowe to jest na przykład jak ktoś dodał coś do koszyka, czyli zdarzenie, które ma znaczenie z punktu widzenia prowadzenia biznesu. I biznes wtedy mówi aha i wszystko jest jasne i przyklejamy sobie te żółte karteczki. Przyklejamy ich dość dużo, one się tam pojawiają coraz więcej, jest ich coraz... No, liczba rośnie w miarę jak ćwiczenie postępuje, aż dochodzimy do takiego momentu, że zaczynają się nam pojawiać inne kolory. Pojawia nam się karteczka różowa, która jest takim hotspotem. Wiecie, jak ludzie przyklejają jakieś karteczki i po chwili ktoś przychodzi, bierze jedną karteczkę, odrywa, czyta, odkłada, po czym jeszcze raz czyta, pyta się, czyja to karteczka i oni zaczynają dyskutować na jakiś temat. To znaczy, że to jest taki hotspot, to jest coś, do czego trzeba wrócić, co nie jest jednoznaczne, co nie jest jednoznaczne w kontekście tej domeny, którą się zajmujemy. To mogą być różne pojęcia, to może być różne nazewnictwo, to może być taka różnica, że ktoś nazywa coś zamówieniem, a to jednak nie jest zamówienie, bo to jest tylko zapotrzebowanie. Różne nomenklatury, tam się dziwne rzeczy dzieją. Nie chcemy się tymi rzeczami teraz zajmować, bo stracimy na to cały dzień. My chcemy to tylko oznaczyć jako coś, do czego trzeba wrócić. Czasami jest tak, że to jest jednoznaczne i to jest oczywiste, więc zrobimy dużą żółtą karteczkę, gdzie mamy pewien słownik, mamy pewne wyjaśnienie, czymże to pojęcie, na którym się zatrzymaliśmy, jest. No to idziemy sobie dalej, przyklejamy dalej te karteczki, tych karteczek się pojawia coraz więcej i jak zauważacie, one zaczynają się strukturyzować. Pewne karteczki mają, żółte karteczki mają taką właściwość, poza tym, że się odklejają, że one gromadzą się razem i ludzie jak przyklejają te karteczki, to widzą, że na przykład pojawiło się coś podobnego i to zdarzenie, ten event, o którym właśnie mówią, to jest coś, co występuje zaraz potem, zaraz przedtem, one nam się grupują. Jeżeli mamy fajnego moderatora, który na przykład widzi, że gdzieś tam utknęliśmy, to on może wprowadzić różne rzeczy, różne ułatwienia, czyli na przykład rozłożyć karteczki między od takiej początkowej do końcowej i powiedzieć, teraz w czasie to układamy, albo w jakiś sposób moderować tą grupą, ale ile razy bym tego nie prowadził, to zawsze karteczki dążyły do jakiejś tam ulokowania się w grupach. I w miarę jak to idziemy, to tych grup się robi coraz więcej, one nam się tam przesuwają, przekładają, aż dochodzimy do takiego momentu, że stwierdzamy, no dobra, to w zasadzie, jeżeli chodzi o zdarzenia, to jest wszystko gotowe, ale te zdarzenia nie występują tak same z siebie, no nie? One jakoś są inicjowane, co się inicjuje, kto się inicjuje i to też staramy się uchwycić. Dajemy sobie kolejną karteczkę, która jest naszą polityką, naszym policy. Coś, co automatycznie powoduje pojawienie się jakiegoś zdarzenia. Na przykład wysłanie SMS-a po zalogowaniu się. Albo mamy użytkownika, który w jakiś sposób powoduje, klika na interfejsie użytkownika, klika gdzieś i wymusza jakieś zdarzenie, wymusza jakieś działanie. No i tak po mniej więcej 3 do 5, 6 godzin dochodzimy do takiej tablicy, gdzie mamy rozpisaną naszą aplikację od strony domenowej. Ja nie wiem jak u Was, ale ja nigdy w życiu wcześniej przed zastosowaniem tego nie doszedłem do czegoś takiego, że w ciągu jednego dnia byliśmy w stanie z biznesem rozrysować sobie duży obrazek całej aplikacji. To okazało się, pozwoliło nam dojść do dwóch rzeczy. Raz, zrozumieć o co chodzi w aplikacji albo o co miałoby chodzić w aplikacji. Nie tylko w taki sposób, że ja siadałem z kimś z biznesu, a potem ja musiałem na przykład przekazać to zespołowi albo jak ktokolwiek, tylko na takim spotkaniu mieliśmy cały zespół i w zasadzie onboarding zespołu mieliśmy szybciutko załatwiony. Druga rzecz, która się pojawiła, to doszliśmy do wspólnych pojęć, które gdzieś tam występowały i którym gdzieś zaczęli się posługiwać nie tylko programiści, nie tylko biznes, ale także programiści też, a nieważne, prawda Zbyszko? Tak, bo nie wiem, czy mieliście kiedyś taki przypadek, bo ja na pewno miałem. Wiecie co, żeby nie było, powiem jedną rzecz. Kuba nie jest daltonistą. Chodzi po prostu o to, że kolory, które widzimy tutaj, nie mają nic wspólnego, co jest widoczne tutaj. To jest pomarańczowe, jakbyście się zastanawiali. A wracając do tematu, wam się często zdarzyło, a przynajmniej u mnie się zdarzyło często, że coś, co ogólnie w naszej firmie funkcjonuje jako produkt, może funkcjonuje również w tej samej firmie, też na korytarzach jako item. Będę używał angielskich nazw, bo nie mam zielonego pojęcia, jak to dobrze tłumaczyć. Ale czemuż też nie inventory item. No i oczywiście w kodzie występował jako inventory element, item, produkt. W wszystkich możliwych kombinacjach.
To się dzieje również, jeśli chodzi o opisywanie pewnych zjawisk, naszych procesów, o których Kuba wcześniej wspomniał. To, co Kuba opisał, pozwala wypracować pewien wspólny język. Dlaczego to jest istotne? To jest w ogóle śliczny obraz. Nie widziałem, nie znałem go wcześniej, ale to jest wieża Babel Broigla, jakbyście nie wiedzieli. Mamy pewien problem, nie rozumiemy się z biznesem, nie rozumiemy się często sami ze sobą nawzajem. Jeśli mamy kilka zespołów, to używanie różnych pojęć, nawet jeśli wydaje nam się, że intuicyjnie rozumiemy, co one znaczą, to u was jest item, tak, to jest ten produkt. To wcale ostatecznie może oznaczać coś zupełnie innego, albo przynajmniej różnić się w tylu istotnych szczegółach, których wy akurat nie rozmawialiście, że może doprowadzić to do katastrofy. Ciekawy przykład ma kolega Barty ze swojej książce, to jest jedyny slajd po polsku, i także nacieszcie się. To jest rozmowa, powiedzmy, produkt managera z programistami, których on moją kinotekę, jego kinoteka jest przekształcona na listę filmów. Dodaj seria, to jest dodaj kategorie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że możecie się domyślić, do czego takie rzeczy doprowadzają. Przede wszystkim nasze zrozumienie procesów jest pomniejszone przez to, że wkładamy to w jakieś swoje wąskie ramy myślenia, właśnie głównie tutaj w tym przypadku technologiczne, co powoduje, że tak naprawdę nie rozumiemy do końca, co się dzieje. Proces, który Kuba opisał, pozwala wytworzyć coś, co jakbyście chcieli zaszpanować na jakiejś imprezie i użyć ładnej nazwy, dodać to ubiquitous language. Wszystkie nazwy polskie, które słyszałem, są kretyńskie. Wszędobylski język? Wszędobylski język. Wszechogarniający język jeszcze słyszałem. Jeszcze co? W każdym razie ubiquitous language. Ubiquitous language to jest język, który opisuje naszą domenę. Opisuje ją w ten sposób, że wprowadza pojęcia, ale też definiuje procesy, czyli de facto jakby nie opisuje nie tylko to, że produkt to jest produkt w naszej domenie, ale także, że produkt się kupuje, a nie oddaje się innemu użytkownikowi i tak dalej. Czyli opisujemy tak naprawdę, mając doświadczenie z wcześniejszego, z naszego event stormingu, mamy de facto zdefiniowany wspólny język. I mamy oczywiście, tak jak Kuba wspomniał, zdefiniowane również procesy, które zachodzą w naszym produkcie. To jest bardzo mocna podstawa tego, żeby pójść dalej z dokumentacją już nie tylko produktu czy biznesu. To jest ten biznes z produktem i z IT się przywitający. To kurczę kłamstwa, nikt nie nosi garnitury w IT. Ja nosiłem czasami. Merlin kiedyś, w Berlinie chyba mi kazali im nosić. To jest biznes i IT z Merlina, którzy się rozumieją siebie nawzajem i de facto mówią wspólnym językiem. Jest to dość istotne, bo jakby chcemy zrozumieć tak naprawdę, chcemy mieć to zrozumienie, co robimy, i ono jakby pomoże nam później. Tutaj powinniśmy spędzić jednak dość dużo czasu, żeby ten produkt opisać i go zrozumieć. To z tego słuchasz? Tak, to nie przełączaj mi. Przepraszam. Wszędobylskie paluszki. Ubiquitous. Ubiquitous fingers. No dobrze. Wykonaliśmy pewien wysiłek, żeby złapać kawałki domeny, żeby złapać jakiś wspólny język. No teraz mamy dwa pytania. Co to nam da? I gdzie to zapisać? O tym, gdzie to zapisać, będziemy mówić później. Zastanówmy się, co nam da. Jeżeli spojrzymy sobie na naszego LMS-a, czyli na tym, co powoduje, że dokumentacja jest użyteczna, to mamy tutaj dwa punkty, które są naszym zdaniem szalenie istotne. Skupiamy się na learnability, czyli na tym, jak łatwo jest zrozumieć pewne pojęcia. W momencie, kiedy po raz pierwszy w firmie je spróbowaliśmy wyłapać, spróbowaliśmy je zapisać, no to nagle tak, one są one są ogarnialne. A drugi aspekt, no to jest satisfaction, to jest to, że później jak ludzie pracują z tym produktem, no to przynajmniej wiedzą, z czym pracują. Wiedzą, o co chodzi, i abstrahując z tego, że zadają mniej głupich pytań, to wiedzą, w jakim kierunku to wszystko podąża. Jak zaczniemy od domeny i spróbujemy wykonać takie ćwiczenia, no to jest coś, nad czym możemy się pochylić, co dostajemy. No ale dobrze, to jest zdecydowanie za mało, żeby móc mówić o jakiejkolwiek dokumentacji w aplikacji. No więc wróćmy do tego. Mieliśmy biznes i domenę, no to w jaki sposób możemy uchwycić jakąkolwiek architekturę w naszym systemie? Jaki tam?
Tak naprawdę wszystko, zaczęliśmy z kółka robić prezentację, napisaliśmy sobie hasła, że to jest ten poziom, to jest ten poziom, to jest ten poziom. Zadaliśmy sobie oczywiście pytania, które sobie każdy zadaje. No dobra, co to jest architektura? Wiecie, ja byłem architektem tylko 2 lata, Kuba potem parę więcej, nie zdążyliśmy się nauczyć. Więc naszym zdaniem, całe szczęście nie tylko naszym, pytanie, jaka jest twoja architektura, jest równoznaczne z pytaniem, jak rozwiązujesz cele biznesowe za pomocą technologii. Tutaj mamy jakby, dlaczego to jest istotne? Dlatego, że tak naprawdę te rzeczy nie żyją w próżni. Jeśli zapytacie się kogoś, jaka jest wasza architektura, jedyne, o czym wam będzie mówił, to o mikroserwisach i tak dalej, to nie odpowiadam tak naprawdę na wasze pytanie. To są zabawki tak naprawdę, jeśli oderwiemy je od rzeczywistych potrzeb. Dopiero rzeczywiste potrzeby definiują nam naprawdę, co to może znaczyć. Teraz interesujące jest to, że wychodząc od tego, co powiedzieliśmy wcześniej, czyli od naszych zdefiniowanych procesów, które wyszły z naszego event stormingu, jesteśmy bardzo łatwo w stanie przypiąć pewien komentarz do tego, jak wykonujemy rzeczy na podstawie zdefiniowanych procesów, bo to je właśnie rozwiązujemy. To są rzeczy, które de facto znajdujemy nasze rozwiązania. Tak wygląda może jak, ale dużo trudniejsza sprawa zachodzi z tym opisania, dlaczego tak jest i dlaczego pewne rozwiązania się pojawiły i przede wszystkim więcej szczegółów na ich temat. Zbudowanie takiej dokumentacji jest trudniejsze. Kuba, masz tutaj jakieś rozwiązanie? Znaczy, nie wiem, czy mam rozwiązanie. Już nie? Dobrze się. Nie wiem, czy mam rozwiązanie, ale jak przechodzimy przez taki proces event stormingu, czy jakiejkolwiek rozmowy z biznesem, to widzimy, że produkt, biznes ewoluuje, że to, co robimy produktowo, ciągle się zmienia. Natomiast jeżeli chodzi o dokumentację, to mamy taką tendencję, że raz ją zapisujemy i ona już jest gotowa i w ogóle super jest z nią wszystko. Więc z jednej strony my staramy się budować architekturę, która będzie mogła się rozwijać i w żaden sposób nie staramy się dokumentować tego, gdzie ona się rozwinęła. My się jakby pomijamy ten moment. A jakbyśmy spróbowali zrobić inaczej, jakbyśmy spróbowali udokumentować tylko i wyłącznie to, jak ta architektura nam się rozwinęła i dlaczego w tym, a nie innym kierunku ona poszła, a nie dokumentować nasze chcieństwa, że tutaj byśmy chcieli mieć taką bazę danych, tutaj takie kolejeczki i to będzie sobie tak gadało jakimiś tam procesami. To, co uważam, że powinniśmy dokumentować i to, o co ja na przykład bardzo mocno walczę w wielu projektach, to jest to, żeby odpowiadać na pytanie, dlaczego podjęliśmy taką decyzję i to udokumentować. Bo architektura to jest nic innego jak decyzje podjęte jakimś tam w czasie, jakoś w czasie. Jednym z moich klasycznych przykładów jest to, kiedy pracowałem w projekcie, który używał GWT. Kto z was używał GWT? No właśnie. I ja uważam, że wybór GWT był zajebistą decyzją. Był bardzo dobrą decyzją. To się wytnie. No nie złą. W tamtych czasach był bardzo dobrą decyzją, bo w tamtych czasach jedynym frameworkiem JavaScriptowym był prototype, jeszcze jQuery nie był. Nie? Więc jak miałem do wyboru robienie coś na frontendzie w czymkolwiek, no to GWT wyglądał ok. Ale zdecydowanie nie przetrwało to próby czasu. 5 lat później to była strasznie głupia decyzja, czy 4 lata później to była strasznie głupia decyzja. Problem polegał na tym, że nikt nigdy nie udokumentował, nie napisał, dlaczego ta decyzja została podjęta. Nigdzie nie było 3 czy 4 rzeczy. Nigdzie nie było kontekstu, w jakim ta decyzja została podjęta, konsekwencji, dlaczego ona została, konsekwencje, jakie mogą być i samej decyzji. I to, co możemy w ten sposób uchwycić, opisuje coś takiego jak Architecture Decision Records, czyli tak zwane ADR-y. Już szalenie popularne się robi. Tutaj przykład z open source'owego projektu, Paweł będzie znał, bo to w Clojure. To jest open source'owy projekt, który wszystkie swoje decyzje projektowe, które powziął, opisywał w formie ADR-ów. I to jest na GitHubie do zobaczenia, polecam wam lekturę. I tam wygląda to tak, że jest problem, który mają do rozwiązania. Na przykład abstrakcyjny model danych w projekcie. I mówią, to jest kontekst, my musimy znaleźć jakiś sposób, żeby moduły między sobą gadały, w jakiś sposób wymieniały swoje dane. Więc to, co zrobimy, to zrobimy taki lightweight, sposób wymiany ENCI pomiędzy modułami, w jakiś tam sposób na przykład je możemy persystować i tak dalej, i tak dalej. A jak to sobie podejmiemy i powiem tak będziemy robić, to ma swoje konsekwencje. To ma swoje konsekwencje, że pewne operacje będą wymagały jakiegoś narzutu, pewne operacje mogą być problematyczne. I w ten sposób opisując tą naszą decyzję, jak za pół roku ktoś przyjdzie i powie, dlaczego napisaliście własny framework do persystencji, wy wyciągacie taką karteczkę i mówicie,
To jest nasz kontekst. W tamtym czasie, pół roku temu, myśleliśmy o tym w ten i ten sposób. No to może się zdezaktualizowało, zastanówmy się, czy to nadal jest okej. Nie ma nic gorszego, jak drapanie się po głowie i mówicie, wiesz co, ten problem, który tutaj teraz podnosisz, tak, my go wiemy, my o tym dyskutowaliśmy, ale wiesz co, nie pamiętam, dlaczego odrzuciliśmy ten pomysł. Nie? I teraz to, że my dojdziemy sobie do takiego rekordu decyzji, to jest jeden aspekt. My gdzieś mamy punkt w czasie, gdzie mówimy, ta decyzja wyglądała tak, a nie, podjęliśmy taką, a nie inną decyzję. To, co jest ważne z punktu widzenia organizacji, to też zrozumienie, w jaki sposób ta decyzja była podjęta. Czasami to jest opisane, a czasami można wykorzystać do tego zupełnie inne sposoby, prawda, Zbyszko? Na przykład możemy wykorzystać, to nie było zgrane, to było zupełnie było improwizowane przejście. Możemy wykorzystać DACI. DACI to jest pochodzący z takiego czegoś, co się nazywa Atlassian Playbook, taka zagrywka, oni nazywają to zagrywkami. Generalnie jest to sposób tworzenia decyzji, który taki jest dość asynchroniczny. Chodzi o to, że mamy sobie podjąć pewną decyzję, musimy przeanalizować opcje i DACI daje nam jak taką bardzo lekki ramę, jak to robić. DACI to jest skrót generalnie, składa się z czterech liter, jak widać. Pierwszy to jest driver. Driver to jest osoba, która jakby pilnuje, żeby doszło do podjęcia decyzji. Przedstawia wstępne opcje, ich lista może oczywiście rosnąć. Pilnuje, żeby terminy zostały zachowane i żeby właściwe osoby zostały powzięte do tego, żeby tę decyzję podjąć. Taką właściwą osobą jest approver. Approver to jest osoba, która może wziąć tą dużą zieloną pieczątkę i wam, wiecie, walnąć z approved, wiecie, tak kurde, do PR-u by się przydało takie coś. To jest jedna osoba i powinna być jedna, dlatego że, wiecie, jak w Polsce to jest, mamy dwie osoby, to mamy trzy opinie, także lepiej, żeby to była jedna osoba. Mamy kontrybutorów. Kontrybutorzy to są osoby, które albo zdefiniowały pewne te opcje, albo mają bezpośredni wpływ, jak one są stworzone. No i mamy też grupę informed, na której decyzja, którą będziemy opisywać, w jaki sposób wpłynie. Taki framework generalnie zwykle składa się technicznie rzecz biorąc z tego, co opisał Kuba wcześniej, czyli kontekst naszej decyzji przede wszystkim, bo dopisujemy też właśnie takie informacje, takie zupełnie już praktycznie, jakie są plusy, jakie minusy każdego rozwiązania. Oczywiście każdy z kontrybutorów może dopisać swoje propozycje i one też powinny być przeanalizowane. Jedna istotna rzecz to jest... To jest pierwsza kolumna, do nothing, to jest, mało ludzi to robi, ale powinniście to zawsze zrobić, czyli przeanalizować opcje, co się stanie, jeśli nie podejmiecie absolutnie żadnej decyzji. Czasami to jest całkiem ważna decyzja, czasami nie. No i oczywiście analizujecie tam jakieś ryzyka, plusy i minusy, takie rzeczy jak, oczywiście to nie jest zamknięta lista, możecie tam wpisać cokolwiek, co uważacie za istotny aspekt samego porównania. I na koniec najważniejsza rzecz. Zostawcie tak, jak jest. W sensie, jak już będziecie mieli tego swojego ADR-a z procesem DACI, który został przeprowadzony, macie tam dyskusję, która wyszła z tego i tak dalej, nie formatujcie jej najlepiej w żaden sposób i tak dalej. Najważniejsza rzecz, żeby te informacje znalazły się na początku strony, żeby od razu można było zobaczyć, jaka została decyzja podjęta, a jeśli ktoś chce się zagłębić w to i zobaczyć, jak została ona podjęta i jakie były argumenty za i przeciw, no to niech on również ma tę możliwość. To jest z mojej strony. I w ten sposób możemy spróbować uchwycić te wysokopoziomowe decyzje w naszych projektach, bo nikt nie będzie dyskutował na temat tego, czy klasa powinna zostać tak nazwana, czy inaczej. Po krótkiej euforii w nowych projektach ludzie z reguły przestają wchodzić w tak drobne szczegóły, skupiają się na tych dużych rzeczach, które bardziej im przeszkadzają. A więc spójrzmy na to, co przejście, co zainicjowanie takiego procesu ADR-owego i DACI da nam z punktu widzenia naszego LMS-a, czyli z tego, jak patrzymy na dokumentację. To, co zyskujemy, to na pewno efektywność. Czyli w momencie, kiedy człowiek raz powziął informację, dowiedział się, jaki był kontekst podejmowania pewnych decyzji, to na pewno przestaje co rusz przychodzić i pytać, ale dlaczego tak, i próbuje wyważać już otwarte drzwi na różne sposoby, bo dostał ten kontekst, jak się z tym poruszać. A dwa, tą dokumentację gdzieś przechowujemy. My ją możemy przechować na Confluence, możemy ją przechowywać, tak jak w innych projektach, na Gicie, razem z kodem źródłowym. Gdzieś ona sobie siedzi i z reguły siedzi w takim miejscu, które dla osób, które ją tworzyły, jest naturalnym miejscem. Naturalnym miejscem, do którego wracają, z którego korzystają i zawsze sięgną do tego, jeżeli będą potrzebować.
jeżeli będą potrzebować, co? Chciałem tylko dodać jeszcze, że jedno, co nie wiem, czy zauważyć, tutaj cierpi nam troszeczkę, czyli idzie w dół, to jest satysfakcja z tego rozwiązania. Przynajmniej z punktu widzenia użytkownika czytającego tę dokumentację, bo to jest oczywiście widoczne, to jest niezmienne, to jest niemutowalna rzecz. Decyzja została podjęta w danym kontekście, w danym czasie, ale to znaczy, że ja, jako czytelnik po 3 latach, będę musiał sobie de facto zbudować, tak w event sourcingu, będę musiał sobie zbudować aktualny stan wiedzy na temat danego obszaru. To znaczy, to, że jakiś ADR istnieje, on będzie tam istniał zawsze. Nawet jeśli z jakiegoś powodu podejmiemy inną decyzję w przyszłości. Nie usuwamy starych ADR-ów, dlatego że one mogą zawierać informacje, które również będą dla nas istotne, a z kolei wiemy, że jest nieefektywne, żeby za każdym razem tworzyć nowy stan i go prezentować, bo ta dokumentacja prawie zawsze się dezaktualizuje bardzo szybko. ADR-y są naszym rozwiązaniem na ten problem. Ale event sourcingowy. Dobrze. Więc trzeci aspekt naszej dokumentacji. Skoro uchwyciliśmy sobie kawałek biznesu, w którym pracujemy i uchwyciliśmy sobie ten wyższy poziom naszej architektury, no to co możemy zrobić, żeby w jakikolwiek sposób udokumentować te niższe poziomy, to na poziomie te szczegóły implementacyjne, bo te ważne szczegóły implementacyjne. Zbyszko. Mamy tutaj kilku przeciwników w tym procesie, tym, żeby nasz kod de facto zawierał informacje, które potrzebujemy, żeby móc się w nim poruszać. To, co ja spotkałem w swojej drodze życiowej, to oczywiście marne próby odokumentowania pewnych rzeczy w wiki. To jest to oczywiście, jak już mówiłem, jest wiele ludzi, którzy mają ten entuzjazm do dokumentowania takich rzeczy na takich stronach, ale prawda jest taka, że to również obejmuje wszelkiego rodzaju komentarze w kodzie. Bo prawie każdy komentarz, który, no przesadzam oczywiście, ale bardzo wiele komentarzy, które spotkałem, część jest ich nieaktualna, albo co gorsza, jest po prostu mylących. Tak, albo to do. Zawsze zastanawiam się, na kogo ten człowiek liczył, że może kiedyś ktoś weźmie i rozwiąże ten mój problem. Najlepszym to-dosem jest wyrzucanie wyjątków. Wtedy tak, tak na tak, pewno się tym zajmie. Tak, a oczywiście komentarz w Kaczu, który mówi, że shouldn't happen. Jak już wiemy, że dokumentacja nam nie pomoże, to naszym kolejnym przeciwnikiem jest wiedza plemienna. Wiecie co, jest dużo firm, które, w ogóle wiedza plemienna, czyli taka wiedza, która gdzieś sobie krąży, gdzie macie swoich szamanów, którzy mają tak zwaną wiedzę, często zwanych architektami. W wielu firmach architekt to jest osoba, która właśnie dysponuje, wiecie, powinien się ubierać mniej więcej tak jak Samedi z Jamesa Bonda. I generalnie to są te osoby, które zwykle szukacie, wiecie, modlicie się, że spłynęła boska wiedza na was. To jest dobrze, jak tak jest. Znaczy dobrze, to jest lepiej, jak tak jest, bo zwykle jest jeszcze gorzej i tych osób nie ma. Ale też dużym problemem jest to, że najzwyczajniej w świecie kodu się za dobrze nie da zrozumieć. I to jest coś, z czym naprawdę ciężko jest walczyć, nawet jeśli mamy faktycznie naszych szamanów, albo nasza dokumentacja na wiki jest po prostu nieskazitelna. Co? No właśnie, czy może tak, oczywiście mamy pewne rozwiązania, zresztą Kuba opisywał też część tych rozwiązań na swojej wcześniejszej prezentacji, która pozwala nam w kodzie udokumentować nasze klasy i tak dalej. Wiecie, znacie Java doki, ASCII doki i takie inne doki, dużo doków. To jest ok. Generalnie powinniście takie rzeczy robić w przypadku waszych takich wejściowych obiektów. Modularyzacja pomaga. Enkapsulacja pomaga i wiecie, jak macie te konkretne wejścia do waszej biblioteki, do waszego modułu i tak dalej, to one powinny być dobrze udokumentowane. Tutaj oczywiście od razu szybko się nauczycie tego, żeby nie robić tych wejść za dużo będziecie musieli dokumentować, ale prawda jest taka, że komentowanie czegoś niżej może być problematyczne. Są inne rozwiązania. Moim ulubionym jest wykrywalność, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, wybaczcie, ale dla mnie pod tym pojęciem są po prostu takie API do waszych klas, modułów czy czegokolwiek, które jakby płyną z tobą, to jest na przykład Fluent API, są takim klasycznym do tego przykładem. Prowadzą cię przez ciebie, usera, czy użytkownika danego modułu, biblioteki, prowadzą ciebie jak za rączkę przez dalsze etapy kodowania. Jest to szczególnie fajne w momencie, kiedy używamy jakichś IDE. Ostatnio jeszcze już mi się nikt nie chwalił o tym, że nie używa IDE, tylko znaczy używa Vima na przykład do kodowania w Javie. Nikt... Emaxa. Albo Emaxa. Przepraszam. Ja nie używam Emaxa, bo mam już system operacyjny. Ale przede wszystkim chodzi o to, że nasze IDE nam fantastycznie pomagają poruszać się po właśnie tego rodzaju API. Czyli jeśli mamy sobie
streama, to możemy na tego streama przerobić na innego streama, co robi TakeWhile, Collect nam to zbierze. Generalnie jest całkiem fajnie opisane API, też ze swoimi problemami oczywiście, ale prawda jest taka, że większość z Was po jakimś czasie będzie już mniej więcej kojarzyło, o co chodzi. To jest właśnie, i to by dla Was często będzie wystarczyło, żeby móc przez takie API przejść. To jest różnica między recognition versus a call. Znowu nie tłumaczę na polski, bo nie wiem jak. Recognition to jest taka sytuacja, wyobraźcie sobie, że idziecie ulicą i spotkacie swojego znajomego z liceum. Kojarzycie, że to taka osoba istnieje i tak dalej. I to jest wasze recognition. Ale teraz zaczynacie z nim rozmawiać i próbujecie sobie przez 15 minut rozmowy, robiąc dziwne miny i nie słuchając człowieka, przypomnieć jak ma na imię. To jest recall. I generalnie drugi mechanizm jest dużo trudniejszy, dużo bardziej czasochłonny, energochłonny dla człowieka niż pierwszy, który działa praktycznie z automatu. Tego rodzaju API, zwłaszcza jeśli one są dobrze opisane, pozwalają Wam wykorzystać pierwszy mechanizm, a idę załatwić dla Was praktycznie resztę. Oczywiście pomagają te typy, bo to, że faktycznie jesteście w stanie na TakeWhile zrobić coś takiego, wynika z tego, że dana klasa, która jest zwracana tutaj, ma faktycznie metody, które prezentujecie. I to naprawdę jest... Zapomniałem o tym? To nie działa. Serio. To naprawdę nie jest istotne, czy używacie języka, który jakby wymusza statyczne typowanie, czy też nie. Jeśli macie typy, możecie je zdefiniować, czy to są klasy, czy cokolwiek, to jest naprawdę już całkiem fajny krok do przodu, bo dzięki temu jesteście właśnie takie API całkiem sprawnie budować. Tylko uważajcie na jedną rzecz, nie? To jest tak, nazywa się to często stringly type. To są takie API, które mają, wiecie, cztery argumenty string przyjmują i za Chiny ludowe nie będziecie, o co chodzi. Oczywiście to, że stringly type jest ogólna nazwa, przykład, który Kuba zaprezentował na samym początku, bardzo dobrze to obrazuje. Macie sobie int, string, int, int, boolean, int, string, int, int. Pomyślcie o typach często jako o rodzaju dokumentacji. Wtedy nie będziecie musieli faktycznej dokumentacji robić, a ona będzie wynikała po prostu z waszego kodu. Prostota jest lepsza niż dokumentacja kodu. Przez prostotę rozumiem to, że mamy często tendencję tworzenia naprawdę fantastycznych metod, które przyjmują 15 argumentów. No już teraz nie, bo już jest screen code i tak dalej, przyjmują buildera, który przyjmuje 15 argumentów. Problem jest tylko taki, że jak wy to piszecie, to wy wiecie, jak te argumenty ze sobą współdziałają. Wy naprawdę kojarzycie, co tam się dzieje i tak dalej, tylko że wiecie, za pół roku będziecie innym człowiekiem. Ten inny człowiek może mieć z tym trochę większy problem. Co więcej, inni ludzie już teraz są innymi ludźmi. I już teraz mogą mieć problem ze zrozumieniem, o co Wam właściwie chodziło. Każdy parametr, każda klasa, którą dodajecie, która jest udostępniana w Waszym API, będzie powodowała czyjeś drapanie się głowy za jakiś czas. Dlatego starajmy się zrobić to tak, żeby... Jest taka fajna metoda convention over configuration, czyli raczej starajmy się wybrać nasze rozsądne defaulty, a dajmy też możliwość rozszerzenia, oczywiście, ale jest duża szansa, że nawet tego rozszerzać nie będziecie. Jakkolwiek nie używam za często Springa, to Spring to potrafi robić całkiem dobrze, dając bardzo małą konfigurację na sam start, ale jeśli chcesz, to naprawdę możesz się nim zabić. Tak jak JPA. Co? Tak jak JPA. Ja tego nie powiedziałem. Ja lubię Wojtka. Ja też lubię Wojtka. No to jest, tym razem sprawdziłem, ostatnio miałem na slajdzie cytat, który nie sprawdziłem przez 8 razy robienia tej prezentacji. Johna, z kim to upisasz, to wszystko, co o nim wiem. Ale to jest świetny komentarz. Problem jest taki, że prostota jest faktycznie trudna. To znaczy, jak wchodzimy, to często nawet do końca nie zdajemy sobie sprawy, jakbyśmy chcieli, żeby to było używane, dlatego dajemy masakryczną ilość opcji. Także warto byłoby się najpierw zastanowić i poświęcić tutaj trochę czasu na to, żeby faktycznie zastanowić się, jak zrobić prosto nasze rozwiązanie, jakie defaulty założyć, dając ewentualną, bądź też nie, możliwość rozszerzenia ich później. Tak, właściwie cały jest źródłem wszelkiego zła. Cały JUG jest po to, żeby Wam powiedzieć, że kodu nie warto pisać, zajmijcie się uprawą ogródków. No i oczywiście ważna jest spójność. Tutaj zapomniałem przykleić obrazka, który pokazał Kuba na samym początku, czyli jeśli mamy sobie jakieś API, to fajnie byłoby, gdybyśmy używali spójnego nazewnictwa, wspólnej kolejności parametrów i tak dalej. To jest, myślę, że dość całkiem oczywiste. Czy chciałbyś podsumować to? Czy? Tak, a więc możemy spojrzeć teraz na dokumentację w kodzie z punktu widzenia jej użyteczności, a na dobrą sprawę na niepisanie dokumentacji w kodzie z punktu widzenia jej użyteczności. Najlepiej. Parafrazując Uncle Boba, no nie? Jeżeli chcemy napisać komentarz do kodu, to prawdopodobnie kod jest zły i zastanówmy się, w jaki sposób zmienić kod. Bo wtedy mamy największą satysfakcję dla użytkownika, idąc od końca, czyli użytkownicy, korzystając z naszego API, eksplorując je, dostają tą informację, którą potrzebują. Typy dają nam po łapkach,
jeżeli używamy ich nie w taki sposób, w jaki powinniśmy. A powinny nam dawać. Powinny nam dawać, tak. Sprawdź, czy nie JavaScript. Wiem. A zapamiętywalność. Nie musimy nic zapamiętywać, bo jeżeli to API jest napisane dobrze, jest napisane klarownie, to bardzo łatwo jesteśmy się w nim w stanie poruszać. Jeżeli mamy IDE pod spodem, no to jak już czegoś nie rozumiemy, no to możemy wejść sobie w kolejny kod źródłowy i to zrozumieć. Efektywność nauka jest na najwyższym możliwym poziomie. I teraz możemy sobie powiedzieć, no dobra, to zaczęliśmy stosować te wszystkie trzy rzeczy, znaczy te w zupełnie inny sposób dokumentowania do poszczególnych obszarów. To z czego wynikał problem, że zajmowaliśmy się nie tymi rzeczami, którymi potrzebowaliśmy? To jest trójkąt prawdy. Ten trójkąt, jak widać, jest podzielony na trzy części. Opisywaliśmy trzy obszary. Biznesowo-domenowy, opisywaliśmy obszar architektury i opisywaliśmy obszar designu. I teraz ten trójkąt oznacza mniej więcej tyle, że nazwaliśmy to, i to jest nazwa zastrzeżona, słuchajcie, musicie nam zapłacić co najmniej 3000 za użycie jej za każdym razem. Decision Sustainability Pyramid. Wczoraj wymyśliłem. Tak, to prawda. I generalnie oznacza to mniej więcej tyle, że to są poszczególne obszary definiowane pod kątem tego, jak często one się zmieniają. To znaczy, prawda jest taka, że wasza domena biznesowa zmienia się jednak dość rzadko. W sensie, ona się oczywiście zmienia i ten proces, który Kuba opisał, generalnie warto raz na jakiś czas powtórzyć, bo może dojść do ciekawych nowych wniosków. Ale nie jest to częsta zmiana. Ona często jest związana z nowym kwartałem, czasami dopiero z nowym rokiem fiskalnym, zmianami strategii. Prawda jest taka, że domena się zmienia zwykle wtedy, kiedy zmienia się strategia firmy. Jeśli chodzi o architekturę, no to tutaj się już może zmienić częściej, tak? Przypomnijcie sobie, co powiedzieliśmy, że one są faktycznie, architektura jest przypięta do domeny, przypięta jest do naszych procesów, ona jest przypięta do celi, które musimy rozwiązać, z którym biznes nam zadaje, więc ona też nie będzie się specjalnie często zmieniała, aczkolwiek może się zmieniać częściej, dlatego że możemy podejmować decyzje, które w danym momencie mają większe znaczenie albo są bardziej opłacalne i możemy to robić bez zmiany faktycznej domeny. Tutaj dochodzimy do kodu, który de facto zmienia się codziennie. Więc go po prostu nie dokumentujmy. No więc właśnie, wracając od góry generalnie, to chcemy zaproponować, żebyście poświęcili odpowiednią ilość czasu w każdym z tych obszarów w zależności od tej zmienności i jego użyteczności, bo tak naprawdę ten obszar będzie najważniejszy. Udokumentowanie tego, jak to wygląda, jest podstawą tego, żeby ktokolwiek zrozumiał, co właśnie tam się dzieje. Schodząc niżej, obszary są oczywiście, wszystkie są ważne, tylko że ich jakby dokumentacja po pierwsze jest trudniejsza do zrobienia, taka, żeby ona faktycznie się utrzymała. Po drugie, używając technik, które opisaliśmy, ona nie jest aż tak potrzebna, żeby robić to ekstensywnie, tak wiecie, opisując każdą metodę na przykład, czy robiąc diagramy na absolutnie wszystko, co istnieje i na drzewo nie ucieka. Niestety często robimy to inaczej. Często spędzamy masę czasu, żeby tworzyć masę komentarzy, javadoków i tak dalej, za to bardzo mało czasu spędzamy na samej domenie. Pamiętacie mój przykład z tą prezentacją dla sales managerów, która opisywała produkt, który widziałem. To jest na przykład źle spędzony czas na dokumentowaniu. Starajmy się poświęcać wysiłki w dokumentowaniu, a tam, gdzie to się najrzadziej zmienia. Wtedy to będzie najbardziej efektywne. A druga rzecz, techniki, które wam pokazaliśmy, jakbyś przykłady wraz z odnośnikami, to są narzędzia, których możecie używać do tego, żeby skupić się na dokumentowaniu tych poszczególnych kawałków. Miałem jeszcze jeden slajd, ale jest bez sensu. To jest tyle od nas. Mam nadzieję, że macie pytania i mam nadzieję, że macie feedback, bo my tak sobie drajerujemy ten pomysł. Jeżeli pewne rzeczy was zainteresowały, to mamy linki do tego, o czym mówiliśmy. To są w zasadzie takie gotowce, gdzie można pójść i sięgnąć wraz z przykładami, jak inni ludzie tego używają u siebie w projektach. I to jest chyba najlepsza rekomendacja, którą możemy zostawić. Dziękujemy bardzo.